Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o zapachach takich, które wybrałam w ciemno, więc będzie troszeczkę takiej zabawy, a mianowicie ostatnia kolekcja Zary tutaj bardzo się rozrosła i wybierając oczywiście różne ciuszki dla siebie, kupiłam też zapachy takie w ciemno. Ja je tylko w zasadzie raz niuchnęłam i to w kolejce, czekając do zapłacenia za moje zakupy. Więc generalnie jest to taki test ciemno i zaraz pokażę Wam trzy zapachy, które kupiłam kierując się pierwszym niuchnięciem. Także zostańcie ze mną i zobaczcie, co mam do powiedzenia. W intro dzisiejszy odcinek będzie takim testem, blind test dla perfum, który ja kupiłam stojąc w kolejce do zapłaty za moje rzeczy z Zary. Dokładnie tak było i po prostu słuchajcie, oni mają taki, nie wiem jak jest w Polsce, ale właśnie taki centralny punkt przy kasie jest zapełniony tutaj perfumami. Jest ich pełno i w zasadzie bardzo dobrze teraz się spisują, jeśli chodzi o testery, bo te testery stoją właśnie in the front, czyli generalnie możemy je sobie, wszystkie te perfumy stojąc w kolejce do zapłaty, powąchać. Również zauważyłam, że mają taki punkt, kiedy oddajecie rzeczy, więc generalnie kiedy oddajecie rzeczy, też w tym miejscu centralnym są zapachy, żeby jeszcze kusić Wam, żebyście kupiły zapach. Ja kupiłam trzy zapachy, które będą może nietypowymi zapachami na ten sezon, gdyż one są bardziej świeże, ale wiecie, że mój gust, jeśli chodzi o perfumy, należy do takich nie najmocniejszych, bardziej takich świeżych, cytrusowych, akwatycznych, bardziej może romantycznych zapachów. Tak ciężko określić mój właśnie gust, no ale takimi zapachami się kieruję i powiem Wam pierwszą taką pozycją. W zasadzie to jest takie fajne duo, słuchajcie, za które zapłaciłam 10,99. Dwa zapachy w takiej fajnym opakowaniu. Jest to 30 ml każdy, więc bardzo taki bargain, bardzo dobre cenowo, a no i stoi jeden z testerów na przodzie, więc czemu nie powąchać. Pierwszym zapachem jest Lightly Bloom, w takiej pięknej, cudownej, landrynkowej troszeczkę odsłonie. Wszystko mówi o ogrodzie, o kwiatach, więc czemu nie, lubię takie cytrusowo-kwiatowe zapachy. To jest zapach z 2018, głównymi nutami jest tu lotus, a także peonia i piżmo, więc ja nie kierowałam się właśnie tutaj tym, co jest w środku, bo tak jak mówię, ja kupiłam je stojąc w zasadzie chcąc zapłacić za rzeczy, które właśnie chciałam kupić, no a one mi wpadły w oko. Jest to bardzo świeży, akwatyczny, taki ozoniczny zapach. Drugi, który jest w pudełku, jest Deep Garden i zaraz przejdziemy do omawiania, ale pierwszy właśnie test tego, słuchajcie, sobie psiknę, dzisiaj się niczym nie psika na tych tutaj odsłon. Przepiękny, świeży ogród, słuchajcie, bardzo, bardzo cytrusowy. Gdzieś jest ten lotus, więc on jest taki wodny, bardzo ozoniczny, właśnie taki oceaniczny, bym nawet powiedziała, bardzo świeży. Nie wiem, on mi coś przypomina, nie wiem, czy mi nie przypomina któregoś z zapachu z Gucci, ale może to jest, ale bardzo piękny. Od razu jest taki, słuchajcie, podmuch wiatru, podmuch tak świeżego powietrza i gdzieś tam ta cytrusowa nuta, mimo że tutaj nie wymienia się cytrusowej nuty, ale on jest na pewno taki akwatyczny, bardzo świeży, mega cucący, taki bym powiedziała, naprawdę jak wychodzicie, o właśnie, z prysznicu od razu, jesteście takie ocucone, owiane świeżością, to właśnie ten zapach przypomina mi taką aurę, można właśnie tutaj narysować wokół tego zapachu. Dokładnie tak, kiedy wychodzimy takie świeże, pełne świeżości, otwieramy dzień i jesteśmy takie czyste właśnie, gdzieś akwatyczne, jeśli można tak powiedzieć, mega, mega świeże, otwarte na dzień. Tak, tak, ten zapach bym odbierała. Coś mi przypomina, nie jest on takim dupem oczywiście,
pewnie niczego, ale wiadomo, że Zara kieruje się pewnymi takimi trendami tutaj w zapachach i próbuje je odzwierciedlić. No ale ja powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo lubię zapachy Zary. One są bardzo popularne tutaj, pewnie w Polsce też. I za takie parę groszy czemu nie kupić? Bardzo fajny zapach. Przejdźmy teraz do zapachu drugiego. Jeszcze sobie tu czytam szybciutko. Szybciutko wejdę na ten drugi zapach, a mianowicie Deep Garden, który był w pakiecie tutaj razem z Lightly Bloom. I to jest zapach z tego samego roku 2018 z gruszką, z tuberozą i z bobem tonka. Taki właśnie zapach, który jest też niby akwatyczny, świeży, zielony, troszkę słodki, waniliowy. Ktoś go porównał, tutaj sobie czytałam, właśnie do Diora. Ja zaraz go powącham i jakby się ustosunkuję do tego. Znowu piękna buteleczka. Słuchajcie, 30 ml, dwa razy za 11 funtów. To jest bardzo mało, bardzo fajnie. Możecie popróbować. No i prysznijmy sobie tutaj. Zróbmy tam unboxing. Czyli słuchajcie, on jest generalnie dużo mocniejszy. Jest nadal świeży, taki gdzieś tam cytrusowy, gruszkowy. Ale jest już ta nuta taka troszeczkę, ja bym nie powiedziała orientalna, ale gdzieś tak gourmand, taka nuta gourmand, czyli generalnie podano, że jest to gdzieś tam ta wanilia. I być może, jeszcze sobie sprawdzę, czy są jakieś rozszerzone nuty, żeby Wam tu podać. No, że jest bardzo słodki i on jest taki słodki. Wydaje mi się, przez to będzie taki okrąg, zaokrąglający całą tą specyfikację, te wszystkie tu nuty. I on mi coś przypomina. Słuchajcie, coś mi przypomina, coś z YSL albo gdzieś tam taka nutka Elisap jest. Nie wiem, bo tu nie ma niby jaśminu, ja sobie szukam, ale generalnie jest dużo słodszy. Jeśli wydaje mi się, że świetny zapach właśnie na teraz, kiedy jest to babie lato, kiedy zaczyna się jesień, bo on ma gdzieś tą świeżość ukrytą, ale głównie ja tu bym odczytywała jako zapach taki gourmand i gdzieś mi on przypominał YSL. Tak, jak najbardziej mi przypominał YSL. W jakimś ustosunkowaniu, ja nie wiem czemu, bo tu nie ma takich nut właśnie jak YSL. Trochę Libre mi przypomina, ale no... Może się mylę, słuchajcie, no ale takie jest moje tutaj pierwsza obserwacja. Ja w związku z tym, że ja lubię lżejsze zapachy, to ja bym tu... O, piękny jest ten zapach. Słuchajcie, on jest podobny trochę do Miss Dior Blooming Bouquet. Naprawdę, może dlatego lubię. Bardzo fajna, czyli może to taki dup będzie właśnie odzwierciedlenie właśnie tego zapachu diorowskiego, ale no dla mnie Light Blue jest przepiękny. Ja cieszę się, że kupiłam. Ten drugi coś mi przypomina. Słuchajcie, nie mogę jeszcze tutaj jakby scharakteryzować, ale no jest on czymś, co jest na rynku i wydaje się dość głęboki, także no teraz na babie lato, na jesień, czemu nie. Następnym zapachem, który wpadł mi do koszyka wczoraj, jest tu zapach, który urzekł mnie, słuchajcie, buteleczką. Mianowicie Nude Bouquet. I'm fresh, cozy and vibrant. No ten na pewno będzie świeży, taki przyjemny dla otoczenia i taki wibrujący, więc go wzięłam. Pełne opakowanie, słuchajcie, nie wiem czy to widzicie, przypomina mi Chloe. I być może to będzie Chloe. On był tutaj lansowany w 2016 roku. W nutach głównych jest lotus, bergamotka, heliotrop, czyli takie wodne nuty. Honeysuckle, też świetne jakby tutaj połączenie. I oczywiście drzewo sandałowe, wanilię, bób tonka. Słuchajcie, może to będzie Chloe. Ja bardzo lubię Chloe. Bardzo zawsze lubiłam, zwłaszcza tą pierwszą wersję, ale tam była róża, główne nuty to właśnie były takie różane, natomiast tutaj niekoniecznie. No ale zobaczmy, ja je odkryję, ja szybko je powąchałam w Zarze, ale to nie było jakieś duże nuty. Znowu ta piękna buteleczka, tym razem z takim beżowym korkiem, bardzo eleganckim, fikuśnym, no i zobaczmy.
No, pierwsze moje skojarzenie jest takie, że on niczym nie pachnie. Niczym nie pachnie, jest takie coś, taki bezosobowy jakby oddźwięk. Ale gdzieś tam właśnie jest taka, ja bym powiedziała, że to jest grejpfrut, no ale tu nie ma grejpfruta, jest właśnie lotus. Być może ten lotus jest właśnie taki bardzo akwatyczny, bo on jest, niby ma być pudrowy, ale ja tutaj tej pudrowości jeszcze nie odkryłam. Fresh and spicy według Fragrantiki. No ja bym powiedziała, że jest bardziej akwatyczny, taki ozonowy też. Taki trochę bezpłciowy. No powiem Wam, że on na mnie pachnie nijako. A jak wąchałam zawsze właśnie tak skorpia, to mówiłam, dość ciekawy zapach, czemu nie? Może właśnie będzie przypominał Diora, bo tak mi się jakoś kojarzyło właśnie ze świeżością Diora i Chloe. Bardzo świeży i powiem Wam, że ja go nie mogę na sobie wyniuchać. Nie wiem czemu, jest taki ulotny, a przecież jest drzewo sandałowe, więc on powinien być taki bardziej zaokrąglony, właśnie cozy, jak to określili gdzieś, fresh, cozy and vibrant, taki wibrujący on jest, ale dla mnie on nie jest żadnym spicy zapachem. Może ja sobie psiknę, słuchajcie, tutaj gdzieś jeszcze. No jest taki, czuję alkohol, dużą dawkę alkoholu. Jest bardzo świeży, bardzo świeży. I powiem szczerze, że jestem trochę rozczarowana, bo jak wąchałam zażal, widocznie były opary innych zapachów, wydawał mi się taki bardziej konkretniejszy. Bardzo ozonowy, bardzo świeży, bardzo taki, bym powiedziała, ulotny. Dla mnie ulotny, a wiecie, że jeżeli Wam mówię ulotny, to jest, musi być bardzo, bardzo świeży. No i nie przypomina mi tutaj ani trochę Chloe, mimo że buteleczka mi pełnowymiarowa przypominała, tak jak Wam pokazywałam. No jest bardzo świeży, taka bryza, taka, wiecie, jak się obudzicie zaraz i chcecie się czymś spryskać, taka niezobowiązująca, to jakbym tak określiła ten zapach. Bardzo ozoniczny, bardzo akwatyczny, bardzo bym powiedziała ozoniczny, właśnie taki, taki powietrzny, taki właśnie, taka bryza, ale taka bryza świeżego powietrza, który, no taki nudziak, rzeczywiście, taki nudziak gdzieś tam jest w tym backgroundzie i go macie i dodaje takiej świeżości. To tak bym określiła ten zapach. Słuchajcie, ze wszystkich tych zapachów trzech, które dzisiaj Wam pokazałam, dla mnie w moim typie, w moim charakterze jest oczywiście Lightly Blooming. Będzie takim odpowiednikiem. Wydaje mi się, że to jest takie odzwierciedlenie właśnie Diora Blooming Bouquet. No nie wiem, prześpię się jeszcze z tym Deep Garden, ale rzeczywiście Deep Garden, on jest taki właśnie, ten bym określiła, że to jest taki, taki troszeczkę gdzieś tam spicy, korzenny, taki woody, troszeczkę mocniejszy gourmand i przypomina mi nadal gdzieś tam trochę YSL, być może trochę Libre, a trochę Elisab. Ten jest taki niezobowiązujący właśnie do backgroundu, tak jak powiedziałam, gdzieś tam koło Was jest i się czujecie fajnie, taki właśnie nudziak, jeśli można mówić o nudziaku w perfumach. Tak bym to podsumowała szybko, to te moje zakupy właśnie zdarzę, tych pięknych trzech zapachów. Jestem ciekawa, czy Wy też tak macie, że właśnie stoicie w kolejce i tak automatycznie bierzecie to, żeby to sprawdzić. Ja wzięłam, bo mnie kusiły te opakowania, też one pięknie się prezentują, no a poza tym chciałam właśnie też coś wziąć do testów. O mały włos nie wzięłam właśnie Red Temptation Winter, ale słuchajcie, on do mnie nie przemawia. Jeszcze ja, wydaje mi się, że ta wersja pierwotna była lepsza. Ta jest właśnie gourmand i taka waniliowa, bardzo słodka. No ale kto wie, może i kupię. Dziękuję dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Zapraszam oczywiście do lajkowania, do subskrybowania i do komentarzy. Powiedzcie mi właśnie, jakie najlepsze zapachy Zary właśnie zdobyłyście. I to tak niekoniecznie były takie przemyślane zakupy. Jestem bardzo ciekawa. Do zobaczenia.